Cześć, witajcie, z tej strony Marcin z Family Fishing Team. Słuchajcie, jest już zimno, za oknami powoli spada śnieg. Tak więc my zakończyliśmy sezon połowu i na razie żadnych filmów nie dodajemy na nasz kanał. Ale w międzyczasie, jeżeli będzie nam się udawało, to będziemy wam nagrywać jakieś poradniki lub jakieś sposoby kulinarne takiej kuchni karpiowej, kuchni wędkarskiej. Ja lubię jakieś sposoby, jak przygotować dane, jakieś tam produkty do swojej zanęty. Ja dzisiaj wam będę pokazywał nasz sposób, jaki robimy sobie na kukurydzę waniliową. Nie kupujemy jej ze sklepu, nie kupujemy w żadnym sklepie wędkarskim, tylko po prostu robimy sami i powiem wam, ona naprawdę bardzo dobrze działa. Ja ją używałem już wcześniej do połowu różnych ryb, nie tylko karpi. I powiem wam, że naprawdę było super, efekty były świetne i naprawdę karpie na to się skusiły. A więc ja was zapraszam do odcinka i za chwilkę widzimy się już w odcinku. Okej, a więc słuchajcie, co nam będzie potrzebne do tego, żebyśmy zrobili sobie waniliową kukurydzę, a więc oczywiście potrzebujemy cukier waniliowy, olejek waniliowy, no i oczywiście kukurydzę. Tylko tą kukurydzę oczywiście musimy odcedzić, tak więc ja nie będę szedł nigdzie do kranu ani nic, tylko po prostu ja przeleję ten cały, tą całą wodę z kukurydzy właśnie do miseczki, no i potem ją przesypę ładnie do słoika. Zapytacie mnie pewnie, dlaczego ja dodaję cukier waniliowy i olejek waniliowy. Słuchajcie, tego olejku nie dodaję dużo, za chwilkę zobaczycie, ja wam powiem dlaczego i co może się stać. Tak więc za chwilkę wracam, ja idę po słoik z wodą. Słuchajcie, ja już mam tutaj przygotowany słoik. Oczywiście lejemy pół słoika wody, żeby nie było więcej. No i co teraz? Teraz otwieramy po prostu tą kukurydzę i za chwileczkę ją będziemy właśnie wsypywać do słoika. Oczywiście ja robię tak, jak tutaj widzicie. Całość wsypuję. Już wam tłumaczę, dlaczego i ja dodaję waniliowy cukier i olejek waniliowy. A słuchajcie, olejek waniliowy jest niby do ciast, tak? Ale on, powiem wam, wspomaga cały aromat tej kukurydzy, która będzie naprawdę bardzo ładnie pachniała. No i ile ja wam, za chwilę wam powiem, jakie ja tutaj proporcje daję tego cukru i tego olejku. A więc oczywiście, słuchajcie, cukru waniliowego dodajemy pół paczki. Pół paczuszki wsypujemy właśnie cukru waniliowego, żeby nie dać dużo. Dlaczego nie dajemy dużo cukru waniliowego i olejku? Więc ja wam już tutaj tłumaczę. Nie dajemy tego dużo. Pół buteleczki jeszcze, pamiętajcie, olejku waniliowego, więc pół już mamy. Słuchajcie, nie dajemy dużo, dlatego że po prostu kukurydza będzie miała za duży aromat i będzie przesadzone, bo będzie dużo składników. I te składniki będą odstraszały nam rybę, dlatego że ta kukurydza będzie tak jakby kwaśna, coś takiego, ona będzie odstraszała nam rybę. Nie będzie dawała dobrego aromatu, tylko będzie za dużo tego dodane i tak jakby będzie no, skiśnięta, coś takiego. Słuchajcie, zakręcamy słoik. Ja za chwilkę idę po dynko, poczekajcie chwilkę. Słoik dobrze zakręciłem. Co dalej z tym robimy? Wsadzamy do lodówki na 12 godzin. Oczywiście to może być dłużej, bo ta kukurydza nam się nie zepsuje. Ja kukurydzę, powiem wam szczerze, w słoikach, w lodówce właśnie waniliową miałem około 2-3 tygodni i używałem ją nad wodą cały czas. Nawijałem na haczyk, na włos i powiem wam, naprawdę były efekty super. Tak więc macie pierwszy pomysł, jaki my tutaj wykonujemy. Ja wam tutaj przedstawiłem.
Za niedługo też może będziecie mieli więcej odcinków, jak produkujemy nasze kulki proteinowe, które właśnie mamy swoje. Oczywiście kulek nie sprzedajemy, nigdzie nie dajemy do żadnej dystrybucji. My po prostu bierzemy je i produkujemy dla siebie. Oczywiście też będziemy robić konkursy, w których te kulki będziecie mogli wygrywać, będziecie mogli testować. A ja Wam pokażę jeszcze produkty, które ja tutaj dostałem. Zapraszam Was bliżej. Takie coś dostałem właśnie teraz na zimne wody. Oczywiście jest to Markizio. Nowość, która jest od Massive Bites. Powiem Wam, że kulki są naprawdę świetne. Dobrze przyciągają karpinki. Oczywiście z Robin Reda kolejny jest to Cold Water, które właśnie też dostałem 18. Również takie bardziej takie ostro przyprawione te kulki. No i oczywiście do woreszków PWA, jak i również możecie dodawać to do zanęt. Oczywiście pierwsze to jest Stick Mix. Oczywiście to jest truskawka i bergamotka, którą ja będę stosował już na wiosnę. Na razie tego nie będę dodawał nigdzie. Jak i również do PWA mamy Markizio, które również dostałem od firmy Massive Bites. Bardzo chłopakom z góry dziękuję, bo zawsze co jakiś czas posyłają mi produkty, które ja testuję. No i również dzielimy się z Wami tym, jakie efekty to przynosi. Słuchajcie, co do kolejnych pomysłów, jeżeli chcecie, to zostawiajcie kciuki w górę, piszcie komentarze, jeżeli chcielibyście, abyśmy coś nagrali, coś Wam podpowiedzieli. Tak więc piszcie w komentarzach, czekamy na Wasze komentarze, pozdrawiamy Was. No i cześć! Kto jeszcze wędkuje, to życzymy Wam połamania kija. Cześć!